Szwajcarskie góry najbardziej lubię latem. Zielone, wysokie i piękne. Ale Szwajcaria to nie tylko krajobraz, znany na całym świecie sery, czekolada i zegary z kukułką. Genewa to miejsce, gdzie odbywa się codziennie dosłownie tysiące spotkań, posiedzeń komitetów i rozmów delegacji z całego świata. To nadaje genewskiemu lotnisku złowieszczą atmosferę międzynarodowej intrygi. To wyczuwa się zaraz po przylocie. Tajna policja? Może. Szwajcarska policja? Oczywiście. I inne, bardziej interesujące sprawy. Dziś zaczyna się Międzynarodowa Konferencja Pokojowa. Spróbujmy rozpoznać delegatów. Nieskazitelni Anglicy, niech ich Bóg błogosławi. Skuteczni Amerykanie, co byśmy bez nich zrobili? I tajemniczy Rosjanie, co z nimi zrobić? Profesor Jorowicz? Jestem Jovanka Milanova, z naszych tajnych służb. Witam, towarzyszko. Towarzyszko, ten człowiek obserwuje nas. Informuje was, że ten człowiek to słynny Simon Templer. Święty. Występuje Roger Moore. Rosyjski więzień. Scenariusz Harry Jenkins na podstawie powieści Leslie Charterisa. Reżyseria John Moxey. Tak, kochanie. Nie, kochanie. Ty jej powiedz, to twoja matka. Pan Templer, jak się pan czuje w Genewie? Wszędzie dobrze się czuję. Nie mogę tego powiedzieć o sobie. Brak panu witamin? Brak kogoś, kto zamorduje mi żonę. Jeżeli budzą panią gołębie, to przeprowadzka na wyższe piętro nie pomoże. Gołębie umieją latać, pani rozumie? Inspektorze, proszę się rozgościć. Już to zrobiłem. Cieszę się, że pana widzę. Ja się nie cieszę. Oskarze, przykro mi. Przyleciał pan wczoraj? To pytanie czy stwierdzenie? A powód wizyty? Lubię Genewę. Pan coś zamierza. Słowo honoru. Jutro zaczyna się Międzynarodowa Konferencja Pokojowa. Czyżby? I sesja Funduszu Walutowego. W Genewie jest więcej międzynarodowych gości niż w jakimkolwiek innym mieście. Nie chcemy, aby naszym gościom ktoś przeszkadzał. A jeżeli do tego coś komuś zginie, to pan aresztuje mnie. Właśnie. Enter.
Wejść. Towarzysz Jarowicz, proszę tutaj. Dane na temat NATO dotyczą tylko roku. Przepraszam, musiałem źle zrozumieć. Muszę to mieć na jutro. Dobrze. Karol? Źle się czujesz? Nie, Michał Aleksandrowiczu. Jestem tylko zmęczony. Uzupełnię te dane. Jarowicz, martwię się o was. Jesteście bladzi. Wyglądacie na zmęczonego, chorego. Nic mi nie jest. Wasza córka? Piękna. Bardzo. I nie widzieliście jej... 20 lat. 21. Jej matka rozwiodła się z wami w 44. Karolu, nie rób tego, błagam. Jeśli zdradzisz, złapiemy cię i skażemy. Będzie mi przykro podpisać wyrok. Coś jeszcze? Jarowicz. Podejrzewam, że myśli o ucieczce. To lojalny obywatel. Jego córka przyleciała wczoraj do Genewy. Widzę, że nie wiedzieliście. On chce uciec na zachód. Żyje wspomnieniami. Gdybyśmy mieli córkę, byłoby nam łatwiej. Wezmę go pod całodobową obserwację. Jak chcecie. Nie prosiłam o zgodę, towarzyszu. Jorowicz to wielki i cenny dla nas naukowiec. Jeśli coś pójdzie nie tak, może przestać być cenny. A wtedy nie chciałbym być na waszym miejscu. Grozicie mi? Przypominam wam tylko, towarzyszko, że teraz pokojowo współistniejemy. W cenie jest kawior, a nie karabiny. Jesteście dyplomatą, a ja żołnierzem. Ale nie boję się ani was, ani tajnej policji. Może powinniście. Nudzicie mnie.
naukowiec. Śledzenie go to bułka z masłem. Śledzenie go to poważna sprawa, nie zapominaj. Panie Templer, jest przesyłka. A dla Karola Jorowicza? Sprawdzę. Jutro opuszczam hotel Richmond i zostawię nowy adres. Dziękuję, panie Templer. Drogi ojcze, zadzwoń do mnie pod ten numer. Irma. Mogę skorzystać z telefonu? Proszę bardzo. Nie macie prawa. Jak podejrzewaliśmy. Wyjdźmy spokojnie. Nie pójdę. Puśćcie mnie. Uciekaj. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Chyba sobie przeszkadzamy, nieprawdaż? Z policją, szybko. Tak, jestem w budce telefonicznej na rogu Rue de Cordel. Czekam. Pośpieszcie się. Pudło. Ręce przy sobie. Chroni nas immunitet dyplomatyczny. Jesteśmy członkami radzieckiej delegacji rządowej. Przepraszam. Dostojewski. Pan... Jest pan aresztowany. Kim był człowiek, którego pan bronił? Nie mam pojęcia. To dlaczego pan to robił? Oskarze, chyba nie myśli pan, że będę stał i patrzył, jak dwóch zbiegów z Syberii szarpie starszego człowieka. Niewdzięcznego starszego człowieka. Tu go nie ma, żeby wszystko potwierdzić. Może się śpieszył. To nie żarty. Jestem wściekły. Nie wierzę. Jeżeli oni złożą skargę, wsadzi mnie pan z przyjemnością, ale staram się załagodzić ten incydent. Radziecka delegacja wydaje przyjęcie. Udam się tam z przeprosinami od pana. To obywatelska postawa. Niech pan idzie i nie stwarza problemów. I proszę działać gdzie indziej. To pan powinien działać. Proszę już iść. Wzrośnie panu ciśnienie. Z czego się śmiejesz? Czekaj!
Jeszcze coś. Francuska aktorka Thérèse Dostard zatrzymała się w pańskim hotelu. Mam zdobyć jej autograf? Jest właścicielką brylantowego naszyjnika wartego fortuny. Niech pan z nią tylko spróbuje porozmawiać. Wiem, gilotyna. Właśnie. Panie Temple, pański klucz. Dziękuję. Jak żona? Źle. Musi mi pan pomóc. Muszę? Jestem Irma Jorowicz. No to coś już wiem. To pilne. Chodźmy do pana. Z przyjemnością. Jak on to robi? Ma talent. Mnie o pomoc proszą grube baby po 50. Zawsze chodzi o gołębie albo kaloryfery. Proszę zamknąć okno. Muszę panu opowiedzieć o sobie. Niezły pomysł. Jestem z pochodzenia Rosjanką. Moja rodzina pochodzi z przygranicznej części Finlandii. Od 1940 pod panowaniem radzieckim. A pani ojciec? Jest profesorem Uniwersytetu Leningradzkiego. Fizykiem. Znam go tylko ze zdjęć. W czasie wojny, gdy byłam dzieckiem, matka i on zostali rozdzieleni. Ona uciekła ze mną do Szwecji. Mój ojciec nie mógł opuścić Związku Radzieckiego. A moja matka? Myślę, że go nie kochała. Rozwiedli się. Rok temu matka zmarła. Pomyślałam, że ojciec powinien się o tym dowiedzieć. Napisałam do niego. Do Leningradu? Tak, odpisał, że chciałby się wszystkiego o mnie dowiedzieć. Pisaliśmy do siebie, wymieniliśmy zdjęcia. Cieszyłam się, że po tylu latach znalazłam ojca. Potem dostałam inny list, przemycony. To tylko Kelden. W tym przemyconym liście ojciec napisał, że chce uciec na zachód. Nadarzyła się okazja. Został doradcą rządowej delegacji na konferencję pokojową. Opowiadam nieskładnie, ale bardzo się boję. Tutaj nic pani nie grozi. Wiem. Proszę kontynuować. Zostawiłam dla niego list. Podałam numer telefonu w Genewie. Dziś po południu zadzwonił do mnie z budki na Rue Cordel. Powiedziałam, żeby czekał, aż przyjadę po niego taksówką. A gdy pani tam dotarła, nie było go. I myśli pani, że został pojmany? Co pani potem zrobiła? Poszłam na policję. Co oczywiście nic nie dało. Powiedzieli, że jeżeli jest w ambasadzie, to nic nie poradzą. Rosjanie są tam u siebie i mogą robić, co zechcą. Ale pani nie wie, czy on tam jest. Może być wszędzie. Oni go znajdą i wywiozą na Syberię albo zabiją. Jak pani do mnie dotarła? Ojciec powiedział mi przez telefon, że pan go uratował, więc dotarłam tu do hotelu. To szukanie igły w stogu siana. Proszę? On może być wszędzie. Ale pan go znajdzie. Postaram się, ale nie obiecuję. Teraz musi pani tu zostać. I nikomu nie otwierać, oprócz mnie. Pan wychodzi? Tak. Na cocktail party. Ha 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 ha!
Panu dziękujemy. Do widzenia. Zabierz ręce, bo będziesz się wylizywał z kawiora. Czego chcesz? Przychodzę z przeprosinami. Miło pana widzieć. Co pan tu robi? Przyszedłem osobiście z najszczerszymi przeprosinami. Wynoś się. Wszyscy chcą się mnie pozbyć. Inspektor Kleinhaus. Komandor porucznik Fritz von Sobla, marynarka szwajcarska. Miło, że pan przybył. Nie był pan zaproszony. Małe niedopatrzenie. Czerwony kawior? O tej porze roku czarny jest lepszy. Proszę przełknąć. Zna go pani? Któż go nie zna? Dobrze pan wygląda. Pani również. Porozmawiajmy. Pan nie pije. Cóż za spostrzegawczość? Proszę. I uprzejmość. Na zdrowie. Nazywam się Jovanka Milanova. To lepsze niż Smith, przynajmniej rosyjskie. Teraz prawda. O czym? Co pan tu robi? Przyszedłem zapytać o przyjaciela. Jakiego? Proszę zgadnąć. Karol Jorowicz? Właśnie, martwię się o niego. Wszyscy się martwimy. Jest bardzo zmęczony. Na lotnisku wyglądał raczej na przestraszonego. Po prostu wyczerpanego. Dokąd go wywozicie? Tam, gdzie będzie mógł odpocząć. Wie pan, że ma córkę? Nie. Mieszka w Sztokholmie. Przyjechała wczoraj do Genewy. Fascynujące. Skontaktowała się z panem? A miała? Nie jestem idiotką, panie Templer. Naprawdę? Skontaktowała się i dlatego pan tu jest. Chcielibyśmy, żeby spotkała się z towarzyszem Jorowiczem. Z pewnością. Bardzo by się cieszył. Ona też. Proszę jej powiedzieć, że możemy zaaranżować spotkanie z ojcem. Jest całkiem niedaleko. Przepraszam. No właśnie. Tak mi przykro, że musiałem pana lekko poturbować dziś rano. Co pan tu robi? Prowadzę śledztwo. W czyim imieniu? W swoim własnym. Nie ma pan prawa. Ale jestem tutaj. Tak, na terytorium Związku Radzieckiego. Prawnie jest pan winny włamania i najścia. A pani winna jest porwania? Morderstwa? Albo obu. Nonsens. To proszę pozwolić mi porozmawiać z Jorowiczem. Nie będzie zainteresowany. Może zdecyduje sam. Ja tu decyduję. Oskarze, wychodzisz tak wcześnie? Dziękuję. Wpadłby pan do mnie? Jestem spóźniony. Dziękuję, to było wspaniałe przyjęcie.
Kto tam? Templer. I co? Miała pani rację. Mają go. Wiedziałam. Wysyłają go gdzieś, żeby odpoczął. Zabiją go. Jest zbyt cenny. Nie dla nich. Jednostka się nie liczy. To, że jest naukowcem, mu nie pomoże. Coś wymyślę. Przepraszam, że płaczę, ale nie mogę się powstrzymać. Wszystko na nic. Napije się pani brandy? Może kawy? Najpierw musimy dowiedzieć się, gdzie go przetrzymują, a potem jak go wydostać. Pokój 703. Proszę, kawę dla dwojga. Pan nie zna tych ludzi. Nie zawahają się przed niczym. Na pewno obserwują mój hotel. A teraz obserwują i pana. Dobry wieczór. To dla pana Templera. Oczywiście. Coś jeszcze? Nie. Z panem Templerem. Goście? Jak wyglądają? Rozumiem. Dziękuję, Andre. Będziemy mieć gości. Musi mnie pan ukryć. Ciągle na siebie wpadamy, nieprawdaż? Szukamy młodej dziewczyny. To całkiem normalne. Jest tutaj? Łazienka. Starsi mężczyźni, młode kobiety. Jesteście dżentelmenami, prawda? Nie postawiła tutaj swojej stopy. Sprawdź szafę. Przetrzymujecie jej ojca. Oczywiście. A gdy będziemy mieć i córkę, ojciec będzie współpracował. Gdzie on jest? W bezpiecznym miejscu. Musimy zameldować towarzyszce Milano. Czarująca, proszę ją pozdrowić. To nic osobistego, po prostu praca. I wykonujecie ją z dyplomatyczną delikatnością.
Pańska kawa, sir. Dwie filiżanki. Przyłączycie się, panowie? Wiemy, że pani tu jest. Liczę do trzech i strzelam do Templera. Raz. Dwa. Dziękuję. Proszę z nami. Dokąd? Do pani ojca. Chce pani tego, prawda? Gdzie on jest? Villa Beauregard pod Burgenstockiem. Zamknij się. Teraz wie pan zbyt dużo, więc moim przykrym obowiązkiem... Nie bije się, kobiet. Wiemy, gdzie trzymają ojca, ale wiedzą, że my wiemy. Andrej, gdzie jest Burgenstock? Na południowym brzegu Firwaldstättersee. Niedaleko Lucerny? Przy okazji, u mnie trzeba posprzątać. Proszę to zostawić mi. Jedziemy do Lucerny i rano rozpoczniemy poszukiwania. Wstawać, głupcy. Wstawać. Co się stało? Jesteście wyszkoleni, a zawiedliście. Towarzyszko, postępowaliśmy zgodnie z instrukcją. Jeśli pokpiliście sprawę, nie będzie litości. Karol Jorowicz jest dla nas bardzo ważny. Jesteście w pokoju pana Templera bez jego zgody. Wzywam policję. Uciekamy. Długo mieszkasz w Sztokholmie? Od dziecka. Nie masz szwedzkiego akcentu. Angielskiego uczyła mnie matka. Miała fiński akcent. Potem byli różni nauczyciele w szkołach. Co zaszło między matką i ojcem? Mamie spodobał się kapitalizm. Nie chciała wracać do radzieckiej ojczyzny. Co będzie, gdy znajdziemy willę? Obejrzymy ją i dostaniemy się do środka. A jeżeli wcześniej go zabiorą? To przegramy. Mam. Mogę zobaczyć? W dole. To będzie łatwe. Najlepiej wodą. To znaczy łodzią? Nie, popłynę w pław i dostanę się od jeziora.
to niebezpieczne. Jesteś bardzo dzielny i uprzejmy. A ty rewelacyjny. Inaczej nie poszedłbym na tę zabawę. Nie ryzykowałbym więzienia czy kuli w plecy. Obiecuję, że nigdy tego nie zapomnę. Rzucę okiem na willę z bliska, a ty zrób zakupy. Zbliża się godzina zero. Posługiwałaś się tym? Nigdy. A potrafiłabyś? Jeśli bym musiała. To jest bezpiecznik. Tak się strzela, tak się trzyma. Rozumiem. Użyj tylko w ostateczności. Omówmy to raz jeszcze. To jest jezioro. Przepłynę tutaj, tu jest droga. Pamiętaj, co ustaliliśmy. Zepsuł ci się samochód i chcesz skorzystać z telefonu, żeby zadzwonić do warsztatu. Nie wpuszczą cię, więc zacznij histeryzować. Zatrzymaj ich przy drzwiach możliwie długo. Która godzina? 9:55. Zaczynamy punktualnie o 11:00. Simon, o jednym nie pomyślałeś. Nie tylko o jednym. A jeżeli zrobili mu pranie mózgu i nie będzie chciał z nami pójść? Jeżeli nie będzie się chciał ratować? Nie mieli tyle czasu. Może będziemy musieli go zmusić, aby poszedł z nami. Nie przejmuj się. Powodzenia.
Czego pani chce? Samochód mi się popsuł. To prywatna posiadłość. Chcę tylko zadzwonić. Musi pani iść do wioski. Późno, a ja jestem zmęczona. Nie dojdę do wioski. Przykro mi. Samotna kobieta nie może skorzystać z telefonu? Nie chciałbym... Kim jesteś? Nie poznajesz mnie? Czego chcecie? Przyszliśmy cię uwolnić. Uwolnić? Ojcze. Nie. Pośpiesz się, tato. Nie ma czasu. Dlaczego mówisz do mnie tato? Profesorze, nie poznaje pan własnej córki? Mojej córki? Widzisz? Już to zrobili. Nie jesteś moją córką. Nie poznaję mnie. Musimy zabrać go siłą. Nie sądzę. Musimy go stąd wydostać. Nie. Przecież obiecałeś. Niekoniecznie, chociaż bardzo się starałeś. Niestety odkryłem, że w całej twojej historii coś się nie zgadza. Twoje zdjęcie w ambasadzie było bardzo przekonujące. A wtedy w drodze do hotelu z przyjęcia inspektor Kleinhaus potwierdził moje przypuszczenie. O czym mówisz? Nie ja, tylko ty. Powiedziałaś drobiazgi takie jak kapitalizm, radziecka ojczyzna. Tylko Rosjanin tak się wyraża. Panie Templer, nigdzie pan nie pójdzie. Jesteś szalony. Jestem. Gdy ludzie zmuszają mnie do brudnej roboty. Wiedziałeś, że jest pod opieką szwajcarskiej policji. Właśnie to mówię. Jesteś sprytna, towarzyszko, ale nie dość sprytna. Nie rób tego, oddaj. Zastrzelę cię. Zabieram go ze sobą. Nie. Zabiłaś go. Czego chcesz ode mnie? Chcemy ciebie, zdrajco. To znak. Szybko. Wspaniała operacja. Szczególnie znalezienie prawdziwej córki Jorowicza. Będzie przydatna. Włóż płaszcz. Jezusa, myślałeś, że pozwolimy ci uciec? Stać. Dobry wieczór. Proszę nie wspominać o immunitecie. To staje się już nudne. Zabrać ich i zamknąć. Nie może pan. Mogę. Od teraz jest pani persona non grata. I pani przyjaciele również. Inspektorze, pośpiesz się. Powiedziano, że będę bezpieczny. Szwajcarska policja obiecała bezpieczeństwo. I jest pan bezpieczny. Nie doceniłeś mnie, kochanie. Pomyślałem, że bezpieczniej będzie załadować pistolet ślepymi nabojami, niż dać się zastrzelić ostrymi. Profesorze, jest pan bezpieczny. Inspektor Kleinhaus mówił, że wystąpił pan o azyl polityczny. Przez telefon. Policja zabrała mnie prosto z budki telefonicznej. Nic nie rozumiem. Oskar pozwolił mi działać w pojedynkę. W ten sposób złapaliśmy całą szajkę. Madame Milanowa telefonuje do ambasady. Organizujemy dyplomatyczną wymianę. Chodziło o to, żeby wydostać z rąk Rosjan pańską prawdziwą córkę.
Właśnie opuszcza ambasadę. Bilety do Sztokholmu czekają. A strażnicy? Zabiłeś ich? Udawali. Co będzie ze mną? Chroni was immunitet. Możecie opuścić Genewę pod warunkiem, że tu nie wrócicie. Czy to dotyczy i mnie, Oskarze? Może. Panno Jorowicz, czy jak się pani naprawdę nazywa? Żałuję, że tak się to skończyło. Pani historia podoba mi się zdecydowanie bardziej. Wystąpimy. Zdjęcia, muzyka. Wersja polska na zlecenie Amercom. Czytał Jacek Brzestyński. Nagranie Studio Publishing.